Na program zaprasza grupa CCC. A razem ze mną Rafał Tymiński, przegląd sportowy. Dzień dobry. Vuelta Espania. Wczoraj nawet miałam okazję zobaczyć kawałek. No... Łatwa przeprawa to nie była, muszę przyznać. To, co się działo wczoraj, to był dziewiąty etap. Kolarze przejechali nieco ponad 96 kilometrów. No właśnie, jak przebiegał ten etap, bo tak jak mówię, miałam okazję fragment zobaczyć i nie wyglądało to na prosty odcinek. Prawda? Trutki etap wydawałoby się. A konkretny? 50 parę... 90, nawet nie, nie 96, bo 94 jest kawałeczkiem to, yy, kilometrów, ale y, tak mówiąc y, y, pół żartem, to wielu kolarzy wolałoby przejechać dwa razy tyle, ale jednak yy, y, mając mniej. Y, mniejsze y, różnice wzniesień, bo tam różnica wzniesień między najniższym a najwyższym punktem to bodajże 3000 metrów, czyli konkretny wynik. No i y, y, także przy nieco przy nieco innej pogodzie, woleli woleliby jechać. Zdecydowanie. Zdecydowanie bardzo trudny, bardzo selektywny etap. Taki etap naprawdę dla specjalistów od jazdy po górach, dla prawdziwych górali o mocnych nogach, potężnych płucach i niezwykle wytrzymałych sercach. Jeden z bohaterów sobotniego etapu był Jonas Koch z grupy CCC. A jak nasi sprawdzili się wczoraj? No, tak, tak dobrze jak Jonas Koch w sobotę, to znaczy z, do ostatnich metrów z szansami na, na, na zwycięstwo, bo Jonas Koch w sobotę był piąty, ale to był właśnie taki w sobotę troszeczkę inny etap, taki bardziej dla sprinterów, przepraszam, nie dla sprinterów, tylko dla e, kolarzy, którzy lubią uciekać. Z peletonu. No, aż, tak, aż tak widoczni nie, by, nie byli. Patryk Bewin troszeczkę tam pokazał się, pokazał się na początku, ale na, na piątym miejscu, tak jak Jonas Koch na sobotnim etapie, no niestety nie, żaden z ani z CTC nie ukończył. Rafał Majka, ale to już jest inna grupa, Bora Hans Groe jedzie cały czas w czołówce. Cały czas, jak mówią koledzy z jego grupy, ta pierwsza trójka na koniec Vuelty jest w jego zasięgu. Zresztą, pięciu Polaków w całym wyścigu i na pewno się przyglądamy temu, co, co się dzieje. No ale e, Vuelta e, to nie, jedyna, e, nie, nie jedyne zawody, które mają miejsce. Zawodnicy CCC także na innych trasach. Kazachstan. Tak. E, Turow Aumaty, Patryk Stoszy, e, zwycięzcą e, pierwszego z dwóch etapów. Potem ktoś napisał, że. E, 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 czy, czy, czy powiedział, że na drugim etapie miał defekt? No to nie do końca, bo kolarze CCC nie, y, nie żą tak w słabych rowerach, żeby się defektowało, się troszeczkę zderzył z kimś z peletonu. Y, to jest jakby zaplecze głównej grupy CCC, y, czyli ta ekipa de Development, która y, pomaga rozwijać się młodym, y, młodym kolarzom, też warta odnotowania 16 czy 17 zwycięstw różnego rodzaju w tym sezonie, a, a ten wyścig w Ałmatach i zwycięstwo taka. To nie, nie jest wyścig o wielkiej historii, ale też ciekawostka: ktoś po raz pierwszy na przestrzeni 7 czy 8 lat ktoś spoza kazachstańskiej grupy Astana wygrał, wygrał etap. W ogóle na tym wyścigu? Przyglądamy się zawodnikom CCC, ale także zacny cel towarzyszy ich udziale we różnego rodzaju zawodach czy turach, ponieważ każdy kilometr, który przejadą zawodnicy CCC, przekłada się na jednego dolara pomoc dla UNICEF-u. No i podobno do magicznej granicy A, już widzę, 300 tysięcy kilometrów się zbliżamy. Zbliżamy się właśnie tu z. Ta opaska o tym e, przypomina, 280 tysięcy kilometrów, no jest, jest właśnie blisko tej, tej granicy. Za każdy kilometr przejechany przez kolarzy CCC w World Tourze e, e, potem zostanie, zostanie wypłacony jeden dolar. No, szkoda, że Wiktor Dlaparte de miał defekt i się wycofał, bo to przełożyłoby się na większą liczbę kilometrów w czasie Wuelty, bo to wiadomo, każdy kolarz razy liczba kilometrów on już nie, nie, nie jedzie od szóstego etapu. W Tour de France bodajże to było 30. Prawie 30 000 tysięcy kilometrów. Tak, 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 tak. no to, to są za, zacne pieniądze. Ja by, nawet sobie nie zdawałem sprawy, że żeby potem za tego jednego dolara to można dwa chyba podręczniki, jak coś tłumaczyć. W zeszłym tygodniu Robert Korzeniowski no tak, tak opowiadał nam o tym. Rozmawialiśmy też na ten temat. I tam faktycznie okazuje się, że jeden dolar wydawać by się mogło dla nas no chyba raczej niewiele, a pomóc może w innych krajach bardzo wielu osobom. To się przykłada albo na posiłek, albo właśnie na jakiś zestaw podręczników itd. Dalej. zamykając wątek CCC skład polskiego zespołu powiększył się, kto tak. dołączył? Dołączyło czterech kolarzy, między innymi tu takich dwóch, na których warto zwrócić uwagę. To są Mateo Trentin, kolarz młody włoski, już z sukcesami, który będzie <coughs> takim mocnym kandydatem do tego, żeby o zwycięstwo, zwycięstwa czy o jakieś inne sukcesy w klasykach w przyszłym sezonie walczyć. No i doświadczony Ilnur Zakarin to też jest zawodnik, który może nawet na wielkie tury może coś w nich znaczyć. I myślę, że dobrze, no bo z wyprzedzeniem trzeba już na przyszły sezon budować ekipę, żeby była no po prostu coraz mocniejsza, prawda? Rafał Tymiński, przegląd sportowy. Bardzo dziękuję, dziękuję. za to spotkanie. Kibicuj z ONETRANO. Yy, dziękuję pięknie. Na program zaprosiła grupa CCC. Już za moment ONET y, wiem w ONETRANO o zmianach w szkole w nowym roku szkolnym. Na program zaprosiła grupa CCC.